Zakochanego, drodzy rycerze Kolumba, umiłowani bracia i siostry. Dzisiejsze wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych gromadzi nas na wieczornej mszy świętej Lwowskiej katedrze, gdzie w podziemiach pochowani są arcybiskupi i biskupi naszej archidiecezji. To oni poprzez swoją pasterską posługę wskazywali ludziom drogę ku zbawieniu, nie zapominając przy tym, że najpierw muszą sami siebie doprowadzić do tego celu. Dobrze bowiem wiemy, że za dar zbawienia każdy z nas odpowiada przed Bogiem osobiście i że to nasze czyny otwierają lub zamykają nam tę drogę. Spoglądając na historyczne dziedzictwo wiary, jakie pozostawili nam nasi zmarli biskupi, uświadamiamy sobie jednocześnie, że jako ludzie mogli popełniać błędy, za które żałowali i przepraszali Boga w sakramencie pokuty i pojednania, żałując za swoje grzechy, postanawiając poprawę i zadośćczyniąc Stwórcy i bliźni. Ufamy, że ta ich postawa odnawiała w nich łaskę uświęcającą i przywracała im pełną łączność z Bogiem, który wybrał ich na urząd biskupi i postawił w Kościele, czyniąc z nich sól tej ziemi i światło dla archidiecezji. Wiem jednak dobrze, chociażby patrząc na nasze życie, na nasze doskonałe czyny, że pozostaje wątpliwość, czy aby ten nasz żal ma zawsze doskonałą formę. Dlatego też przywołujemy w odniesieniu do naszych zmarłych potrzebę modlitwy za nich. Wyjątkowym dniem ku temu jest wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, pośród których dostrzegamy również spoczywających w katedralnych kryptach metropolitów lwowskich i to ich w ten zaduszny dzień polecamy miłosierdziu Bożemu, powtarzając za psalmistą. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Jak Ojciec lituje się nad dziećmi, tak Pan lituje się nad tymi, którzy się Go boją. Wie On, z czegośmy powstali, pamięta, że jesteśmy prochem. Drodzy bracia i siostry, ta nasza modlitwa za zmarłych jest wynikiem wiary Kościoła, iż pomiędzy doczesnością i wieczną chwałą w niebie jest czyściec, który stanowi końcowy sposób oczyszczenia wybranych, całkowicie inny niż kara potępiona. Zmarły pozostaje w stanie oczyszczenia tak długo, aż uwolni się od ciężkiej na nim kary doczesnej. Czyściec, nad którego tajemnicą potrzeba się dzisiaj pochylić, jest darem Bożego miłosierdzia. Dzięki Bożej łaskawości możemy bowiem jeszcze po śmierci dojrzewać do nieba. Czyściec jest uszczęśliwiającą drogą wiodącą do domu Ojca, a zarazem jest drogą naznaczoną dotkliwym, oczyszczającym cierpieniem. Stąd istnienie czyścia jest wezwaniem dla żyjących, aby świadczyli miłosierdzie wobec zmarłych, którzy są poddani bolesnej tęsknocie za niebem. Modląc się za zmarłych, trzeba pamiętać, że w modlitwie nie chodzi o przebłaganie surowego Boga, aby stał się trochę lepszy i wpuścił zmarłych do nieba. W naszych modlitwach trzeba pamiętać, że one przyczyniają się do przemiany zmarłego, a
nie Pana Boga. Gdyż Bóg jest zawsze ten sam, niezmiennie i bezwarunkowo kochający oraz miłosierny. Dlatego motywem modlitwy powinna być po prostu miłość prawdziwie przyjacielska. Podczas gdy żyjący proszą Boga o radość wieczną dla zmarłych, zmarli błagają Boga o łaskę dobrego życia na żywo. W ten sposób powstaje cudowna wspólnota świętych, osób kochających się Bożą miłością, której zupełnie obca jest zazdrość, nienawiść, bliskie natomiast pragnienie wiecznego szczęścia dla wszystkich ludzi. W takim spojrzeniu na dar modlitwy wykorzystujemy również dzień dzisiejszy i zatrzymujemy się nad śmiercią, która potrafi przyjść nagle i niespodziewanie. Takiego przeżywania śmierci doświadczamy od 24 lutego, gdy wybuchła wojna, gdy tysiące naszych braci i sióstr doświadczyło nagłej i niespodziewanej śmierci. Dzisiaj zatrzymujemy się z modlitwą nad tymi grobami. Wiele z nich jest dzisiaj opuszczonych i wiele jeszcze nieznanych. Dla wielu rodzin opłakujących swoich bliskich dzień dzisiejszy jest trudną modlitwą, bo to jest modlitwa rozpaczy nad przerwanym życiem dzieci, matek, ojców, rodzeństwa, babci, dziadków, znajomych i przyjaciół. Jedni z nich ginęli na froncie, stając twarzą w twarz z wrogiem, inni w swoich domach lub na ulicach, uciekając z wojennej pożarki. Dlatego potrzeba stanąć obok nich i dać im poczucie, że nie pozostali sami, że ich ból jest również naszym bólem. Takiej postawy wymaga od nas wiara. Takiej postawy wymaga przykazanie miłości. Takiej postawy wymaga wdzięczność, że to ich bliscy, broniąc ojczyzny, bronili również naszego życia, naszej wolności. Dlatego wołamy: zmiłuj się nad nimi, Panie, i bądź im miłosiernym Ojcem.